No, kim jestem, no to pewnie większość osób tutaj wie. O czym dzisiaj trochę powiem? Na pewno powiem o zarządzaniu kapitałem, dlatego że według mnie jest to jedna z ważniejszych rzeczy i dostawałem sporo pytań na ten temat. O RAN-ie też pewnie trochę powiem, aczkolwiek no to też wiąże się ze sposobem, w jaki zarządzam kapitałem. No i jeszcze dodatkowo wejścia, wyjścia, tak? Przy czym też powiem parę ciekawych rzeczy. Dobra. Jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem, dużo osób mnie pytało, w jaki sposób to robię. Ciężko jest to ująć jako jedną konkretną zasadę, do której zawsze się stosuję. Wiadomo, że na początkowego stop lossa staram się nie stosować więcej jak 5% kapitału, staram się ustawiać piramidę. Ale nie zawsze się tego trzymam sam, co chociażby widać tutaj po otwartej platformie, bo w tej chwili widać, że tam kilka pozycji, no akurat nie są dobrze widoczne, ale zaraz będą. Kilka pozycji jest na stracie, o. Cała piramida na AutoSD jest na stracie w tej chwili. Była trochę na plusie, aczkolwiek przytrzymałem ją i ciągle jest na minusie. I teraz pytanie, dlaczego ją trzymam, skoro że tak powiem, w ten sposób łamię swoją zasadę, no bo powinienem ją zamknąć na zerze. Trzymam ją z tego względu, że sumarycznie ze wszystkich pozycji na całym rachunku jestem na plus. To jest taka dodatkowa rzecz, którą sam zauważyłem, że nieraz mi się sprawdza, wręcz bardzo często mi się sprawdza, że w momencie, kiedy jakiś tam setup nie idzie dokładnie tak, jak trzeba, ale widzę, że z pozostałych pozycji mam jakiś tam zysk, to mogę to przytrzymać, póki nie zejdzie mi jakoś za bardzo. Przy czym no, to już tutaj było spore ryzyko, bo już mi to schodziło na 20 tysięcy tylko. Ale jak widać, poza tym właśnie, tutaj jest taka istotna rzecz, że w tej chwili mamy jakiś wyraźny opór, przez który nie mogą się przebić i wygląda to na rzecz wartą przytrzymania, więc z tego względu to jest cały czas trzymane. No, tak jak mówiłem, na początkową pozycję staram się nie ryzykować więcej niż 5%. Na kolejne też raczej nie. Jak widać tutaj, jak wszystko jest pootwierane, to praktycznie wszędzie są pozycje takiej samej wielkości, dlatego że zauważyłem, że jak piramidujemy, to chyba najlepiej się to sprawdza i najłatwiej jest coś takiego poprowadzić. Kolejna rzecz jest taka, że właśnie jeśli chodzi o wejścia, wyjścia, no to zawsze wchodzę na oporze albo wsparciu, kiedy widzę, że ta cena już się bardzo tam zbliżyła. Nie zawsze czekam na jej reakcję. Nie musi powstać pin bar albo coś, dlatego że tak jak już kiedyś mówiłem, cena po reakcji wchodziłbym po dużo gorszej cenie, przez co skuteczność sygnałów może by wzrosła, ale byłby problem z tym, żeby ta cena, żeby mieć dobry stosunek zysku do ryzyka. Z tego względu właśnie najczęściej nie czekam na potwierdzenie, tylko wchodzę po tym, co mam, po tym miejscu, w którym jestem i czekam, czy rzeczywiście ta cena coś zrobi, czy nie. Ponadto staram się pozycje zawsze zamykać, też pozycje zamykam zawsze po reakcji ceny. Właśnie to jest ważniejsza rzecz, ale wchodzę już, że tak powiem, z pewną dozą dowolności, bo nie patrzę, co tam się stanie, jak ta cena zareaguje i co się tam takiego zadzieje. Jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem, no to zauważyłem też ciekawą rzecz, dlatego że ostatnio jak interesowałem się trochę Williamsem, to on zrobił na konkursie w 1987, kiedy zrobił tę stopę zwrotu, gdzie zrobił z 10 tysięcy 1 100 000, pisał, że korzystał z pewnego wzoru, który został wymyślony wcześniej do gier hazardowych i on go zastosował do futuresów. A mianowicie to był wzorek na to, jaki procent kapitału ryzykować na pozycję, wiedząc, że mamy
jakiś tam stosunek zysku do ryzyka i jakąś tam skuteczność. O co chodzi? Ten wzorek nam mówi stawkę, jaką powinniśmy obstawić w momencie, jeśli znamy szansę na wygraną i zwrot, potencjalny zwrot z danej inwestycji. Polega to na tym, że wiadomo, że jak ktoś tam ma, otworzył powiedzmy 1000 pozycji, zdążył już poznać swoją skuteczność, wie, że ma skuteczność na poziomie koło 70%, wie, że stosunek zysku do ryzyka też ma na jakimś założonym poziomie, to można z tego skorzystać. Dlatego, że tak naprawdę właśnie mamy tylko dwie składowe w tym wzorze. Stosunek szansy na wygraną i stosunek zysku do ryzyka. To jest przebitka, czyli jak mamy, nie wiem, 3 do 1, no to tutaj mamy trójkę. I tak naprawdę to nam mówi, jaki procent kapitału postawić na jedną pozycję. Wzór ten stworzony został po to, żeby krzywa wzrostu, jeśli mamy system, który zarabia, żeby krzywa wzrostu była jak najbardziej stroma. To znaczy zyski przy takim systemie rosną w sposób geometryczny, dlatego że właśnie Kelly jakieś te 50-60 lat temu wykazał, że w pewnym momencie zwiększanie ryzyka nie zwiększa nam potencjalnych zysków. Czyli ryzykujemy coraz więcej, a tak naprawdę nie mamy nic więcej do zarobienia dzięki temu. I ten wzorek, a właściwie wartość wynikająca z tego wzorku jest podobno według niego i wygląda na to, że ma w tym sporo racji, jest takim złotym środkiem na temat tego, ile należy zainwestować, żeby nasz zysk był jak największy przy zadanej liczbie transakcji. Tylko odnośnie właśnie korzystania z tego kryterium na Forexie i wszędzie, warto jest uważać i stosować trochę obniżoną wartość, typu 1/2 tego, co z tego wyjdzie, dlatego że ten wzór wylicza bardzo ostry poziom, bo mi osobiście wyliczył, że na transakcję powinienem, czyli na stop lossa powinienem ryzykować 27-8% kapitału na jedną pozycję, więc jest to trochę spora wartość, dlatego dużo osób stosuje tak zwany ułamek z tego, czyli właśnie dzielą wartość przez 1, przez 2, przez 3, przez 5, zależnie od tego, jaki kto chce poziom ryzyka podjąć. Aczkolwiek teoretycznie optymalnie jest korzystać z tego wzoru, tylko że nie każdy przeżyje przy 4 stratnych transakcjach, nie każdy przeżyje obsunięcie kapitału rzędu 80-90%. No i jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem w różnych postaciach, to było mniej więcej tyle. Jeśli chodzi o pozycje, no to tak jak mówiłem, osobiście, no właśnie, trzymam, kiedy widzę, że sumarycznie cały rachunek mam na plusie. To jest ciekawa rzecz, bo to daje po prostu taki komfort psychiczny, bo jest jakiś minus, są pozycje, które tracą, ale jednocześnie ma się tę świadomość, że w każdej chwili tę stratę można obrócić w zysk, zamykając po prostu pozostałe pozycje. I człowiek przez to nie jest do nich aż tak przywiązany, żeby ich nie zamknął, jak są na minusie, albo właśnie nie próbował trzymać, dokładać do nich, bo wie, że sumarycznie i tak powinien wyjść na plus. No, tak jeśli chodzi o wejścia, wyjścia, no to tak jak mówiłem, tak naprawdę tylko wsparcie i opory. Do piramidy zawsze staram się dokładać, jak jest jakaś korekta. Dlatego tak naprawdę teraz, jak był ruch na dolarze do jena, praktycznie cały ruch mi uciekł, no bo był tak mocny, że nie było gdzie dołożyć. Bo nie było żadnej korekty, tak naprawdę nie działo się nic, co pozwalałoby na dokładkę, na jakąkolwiek zmianę, jakiekolwiek właśnie dokładanie, podwyższanie pozycji, no bo ruch był za mocny. Tak próbuję się skupić, a w międzyczasie patrzę na platformę, co się dzieje. I to kiepsko wychodzi.
No to jest to, no to jest właśnie problem spory, że oderwać się od tych kursów i wykresów jest ciężka sprawa, jak się stawia taki kapitał, bo niestety tutaj jestem zapakowany aż za bardzo. Ale no właśnie, będę to trzymał, póki to sumarycznie będzie na plusie. I wydaje mi się, że to jest jeden z takich lepszych sposobów na radzenie sobie właśnie z problemem pozycji, bo fajnie jest właśnie wejść w kilka, rozłożyć jakoś to ryzyko. Fakt, że tutaj są rzeczy, które są ze sobą w jakiś sposób skorelowane, ale nie wszystkie, w związku z czym jest w miarę jakaś większa szansa na to, że jak pójdą przeciwko mnie, to nie pójdą wszystkie naraz. Tylko mam większą szansę na to, że pójdzie jedna, dwie, na pozostałych dwóch dalej będę zarabiał, co właśnie pozwala na to, żeby te pozycje sumarycznie były na jakimś tam plusie. Przemek, widać, że nie jesteś szkoleniowcem. No nie, zdecydowanie. Przemku, mam pytanie, mówisz o tym, że kontrolujesz te pozycje, żeby ten bilans był taki korzystny, natomiast co robisz no, na noc, jak gdyby? Bo rozumiem, że trzymasz niektóre pozycje kilka dni, no, w nocy pewnie nie masz kontroli nad tym, co się dzieje. Powiedz może, jak sobie z tym radzisz. Wiesz co, zależy, ale zdarza mi się, że nawet wstaję co półtorej godziny, zerkam i idę spać dalej, nie? No, zależnie od tego, jak dużo to jest i ten. Kiedyś miałem jakiś skrypt na to, który miałem gotowy algorytm, który przy włączonym komputerze jakby zeszło do zera, zamknąłby wszystko. Tylko gdzieś mi go wcięło, bo zmieniałem komputer i muszę go z powrotem albo napisać, albo znaleźć. Więc tak naprawdę no, na noc staram się też tego pilnować. Wiadomo, że trochę mniej i to jest obarczone jakimś większym ryzykiem, tak? Ale póki, że tak powiem, właśnie jest na plusie, no to jest do trzymania i wychodzi na coraz fajniejszy plus, co też jest fajne. Dobra, to może jakieś kolejne pytania, bo Przemek chyba w tym czasie, jak zaczął mówić, to chyba z 20 tysięcy jest do przodu. Przemek chyba widzę, że może zawsze prowadzić tę prezentację. Dobra, może jeszcze jakieś, okej, już idę. Jeżeli wchodzisz w pozycję na korektach, to no. Dlaczego te dwie pierwsze pozycje mają różnicę godziny? Mówisz o których? Pierwsze dwie od góry pozycji. Masz zajętą pozycję na 5-7 lotów na tej samym walorze. Tak. No i godzinę później. Czy tam była korekta, że dołożyłeś to, czy z czego to wynikało? A tak, to było ciekawe, bo tu akurat zauważyłem, że to, co Rafał mówi, jest pewną też ciekawą rzeczą, mianowicie to, żeby pozycję otwierać w kawałkach, wchodzić w jakiejś strefie, ale nie wchodzić od razu pełną pozycją, jaką chcę zagrać, tylko wchodzić po kawałku, patrzeć, jak ta cena się zachowa. Dlatego, że tutaj tak naprawdę właśnie zeszli. Otworzyłem 7 lotów, zeszli jeszcze niżej i mogłem dzięki temu dołożyć po lepszej cenie, co tak naprawdę tylko zwiększa mi zysk, nie? Więc, a zauważyłem, że często nie da się wstrzelić, bardzo często, właściwie niemożliwe jest wstrzelić się idealnie w koniec jakiegoś tam ruchu i taka strategia pozwala na to, żeby dołożyć po jeszcze trochę lepszej cenie, uśrednić ją, ale to nie jest uśrednianie takie, że mam stratę 100 tysięcy i jeszcze do niej sobie dołożę, nie? Żeby stracić drugie 100. Tylko to jest uśrednienie na zasadzie, mam jakąś strefę, w której tak samo jak wsparcie i opory. Nie traktuję tego jako jedną linię, tylko bardziej strefę, która się rozciąga powiedzmy na 30 pipsów, 40 pipsów i w tej strefie właśnie mam knoty i puszczam całą linię. Dzięki temu właśnie tutaj też nie potraktowałem tego jako jednego miejsca, tylko bardziej strefę, w której opłaca mi się kupować. Dobra, czy są jeszcze jakieś kolejne pytania? Dawać. Tyle osób, okej, już przejdę. Może jeszcze drugi mikrofon odpalimy na sali, co mi się nie zajechał. Przepraszam, może jeszcze raz podnieść rękę? O, spoko. Cześć, takie krótkie pytanie. Od jakiego interwału zaczynasz
I jeżeli później przechodzisz na interwały wyższe, czy wracasz też na niższe? Nie. Zauważyłem, że zawsze warto jest zaczynać od wyższych, żeby zorientować się, co się w ogóle na rynku dzieje, jak wygląda ten trend na wysokim interwale i dopiero schodzić na niższe, żeby szukać jakoś precyzyjniej punktów takich, które mogą być zwrotne, albo patrzeć, jak cena reaguje. Na przykład widzimy świeczkę, spadku, powiedzmy powstał pin bar na D1, tak? No to zaczynam właśnie od D1, widzę tego pin bara i schodzę na H4, H1, żeby zobaczyć sobie, w jaki sposób on się utworzył, tak? I często można tam fajne rzeczy zobaczyć, dlatego że można zobaczyć, że na przykład przez 20 godzin szli do góry, przez 20 godzin sesji szli do góry, a później wystarczyło 4 godziny, żeby zjechali do poziomu otwarcia, nie? Co pokazuje, że po prostu w pewnym momencie pojawiła się bardzo silna podaż i od razu ich zepchnęła, tak? I ja jak w ten sposób patrzę, no to pozwala mi to na zwiększenie trafności, no bo widzę, czy była jakaś tam równowaga, czy po prostu było tak, że rosło sobie dlatego, że nikomu nie chciało się sprzedawać, ale w pewnym momencie jak się pojawili sprzedający, to ta cena nagle poszła bardzo w dół, nie? I zauważyłem, że to jest dość skuteczne, dlatego że właśnie kształt świecy jeszcze tak naprawdę nie mówi wszystkiego, no chyba, że mówimy o świecach z interwału, nie wiem, 5-minutowego, ale fajnie jest właśnie spojrzeć sobie na to, okej, powstał pin bar, ale w jaki sposób on powstał i z czego to się wzięło, że tak samo jak można bardzo fajnie zobaczyć to, o czym kiedyś Rafał powiedział, mianowicie to, że powiedzmy jest 16:40, jest świeca wzrostowa, jest dosłownie 10 minut do jej zamknięcia i nagle pojawia się siła, która ją zbija totalnie i odwraca jeszcze, nie? Co mnie bardzo fajnie nauczyło tego, żeby nie próbować grać jeszcze przed zamknięciem świecy, nie próbować jej w jakiś sposób interpretować, dlatego że można bardzo się naciąć, bo ona może po prostu, tak samo właśnie jak dniówki, nie? Może być 20 godzin popyt, jakiś tam nieduży, a później w ostatnie 4 godziny sesji zbiją te świece w dół i jeszcze nawet mogą się zamknąć poniżej otwarcia. I to tak naprawdę wtedy zupełnie zmienia sposób, w jaki to postrzegamy, nie? Dlatego nigdy właśnie nie interpretuję świeczki, póki się nie zamknie, no bo nie wiadomo, co tam jeszcze wykombinują przed jej zamknięciem. Cześć, ja mam takie pytanie, czy może masz taką jakąś zasadę albo coś takiego, że w momencie brania straty kusi cię na obrócenie pozycji? Wiesz co, raczej nie, dlatego nie kusi mnie z tego względu, że jeśli źle obstawiłem i rynek poszedł nie w moją stronę, to zazwyczaj ta cena jak tam odjedzie, to znajduje się między jakimiś, przy jakimś poziomie, gdzie tej pozycji nie opłaca się odwracać, tak? Bo poszedł ruch wzrostowy, ale nie wiem, czy on się za chwilę nie skończy, tak? Muszę ze swojej wyjść, żeby nie ryzykować, że pójdą dalej, ale nie opłaca mi się ryzykować tego, że ten ruch też się skończy i pójdą znowu w dół, tak? Poza tym ktoś kiedyś policzył, co jest fajną rzeczą, że takie silne impulsy trendowe na rynku to jest tylko 30% czasu, a pozostałe 70% to jest konsolidacja, więc to było dla mnie bardzo duże ryzyko próbować odwracać, bo mogłoby mnie 4-5 razy wyrzucić z rynku od bandy do bandy, tak? Ja bym sprzedał, poszłoby do góry. Ja bym kupił, to by spadło i tak cały czas, nie? I zanim pojawiłby się jakiś silniejszy impuls, który dałby mi zarobić, to jeszcze nie miałbym połowy konta. Dobra, czy jest jakieś kolejne pytanie? Ja tutaj wstaję, oglądam się, rozglądam się. Okej, proszę. Moje pierwsze pytanie dotyczy take profitów. Nie wszędzie masz postawione take profity. Czy zawsze je stawiasz i to pierwsze pytanie. Powiem tak, dla każdej z tych pozycji take profit mam tutaj. Nie wszystkie są postawione, ale tak naprawdę do każdej pozycji mam jakąś tam założoną cenę. Wiadomo, że mogę się z tym rozminąć, tak? Bo ja zazwyczaj te take profity nie stawiam ich zbyt blisko i jak cena mi zacznie robić coś dziwnego wcześniej, zacznie ruch wyhamowywać i tak dalej, no to ja to zamknę na niższym poziomie.
aczkolwiek na każdej pozycji mam założony take profit. Tak naprawdę patrząc tutaj, no to na Kanadyjczyku nie ma wpisanego, ale wiem, że tam chciałbym 1,36, 100, 200. Na Nowozelandczyku jest, na Eurodojena jest. No, tak naprawdę do każdej z tych pozycji mam take profit, tylko nie wszędzie jest tutaj wpisany, nie? Czekam, jak to się rozwinie. Dzięki. I takie samo pytanie do stop lossów. Tak, też nie są powpisywane. Nie, to jest bardzo dobre pytanie. Też nie są tutaj powpisywane, ale tak naprawdę też do każdej pozycji, też do każdej z tych pozycji mam poziom, przy którym z założenia ją zamknę. To nie jest tak, że nie. Na Nowozelandczyku to jest poziom 0,71, na Kanadyjczyku 1,34, na AUD/USD to jest poziom 0,75. I wiem, że przy tych poziomach na pewno bym zamykał, tak? Dlatego cały czas patrzę na platformę mniej więcej w dzień. Aczkolwiek no, przydałoby się tutaj te poziomy poustawiać, ale jak się otwiera coraz to nowe pozycje, to się czasem nie chce nawet ustawić do nich stop lossów, nie? No. Przemek, następne pytanie moje dotyczy piramidowania. Masz tutaj otwarte 3 pozycje na USD/CAD-a i idąc chronologicznie, patrząc na wolumen, otworzyłeś 757. Tak. Jaką logiką kierujesz się przy budowaniu piramidy? Czy zaczynasz od, powiedzmy sobie, małego wolumenu, który utwierdza cię w tym, że jesteś we właściwym pociągu i później dokładasz coraz więcej, czy to jest jakaś liniowa zależność, jak to nie, robisz? Nie, to jest, tak jak mówiłem, to jest czysto liniowo. Ja tak na... Tutaj to był wyjątek, że dołożyłem 5 lotów, dlatego że nie miałem na więcej kapitału, bo to jeszcze nie było na takim plusie. Ale ogólnie tak naprawdę zawsze dokładam taką samą wielkość pozycji w stosunku do pierwszej. Ktoś to, Szwajcar bodajże właśnie powiedział, że to można to nazwać piramidowaniem blokowym i to jest po prostu dokładanie stałej wielkości pozycji, bo jakbym dokładał coraz mniejsze, to tak naprawdę nie zwiększałbym aż tak bardzo zysku, tak? Jakbym ryzykował dokładając coraz większe w stosunku do pozycji początkowej, to znowu bym ryzykował, że przyjdzie korekta, która będzie mała, ale zdąży mnie wyciąć, dlatego że będę większą pozycją na minusie, a mniejszą na plusie, tak? Dlatego zawsze staram się dokładać równo do wszystkiego i mówię, no tutaj to był po prostu wyjątek, że dołożyłem inną wielkość pozycji, a tak naprawdę wszędzie jest dokładana taka sama. Ja mam jeszcze jedno pytanie. W jakich okolicznościach tradujesz? Czy tradujesz w biurze, jesteś sam, czy tradujesz ze znajomymi, czy tradujesz w domu, gdzie gdzieś tam rodzina za plecami coś próbuje do ciebie mówić? W jakich okolicznościach funkcjonujesz na rynku? Różnie, dlatego że przez to, że studiuję, to muszę nawet czasem na uczelni, nie? Niestety. Ale tak naprawdę w domu, w biurze, na uczelni. Główne takie 3 miejsca, nie? Fakt, że to, że nie można się skupić tak w 100% na jednej rzeczy powinien być rozpraszający, ale mi to jakoś nie przeszkadza. Tak samo też dziwi mnie, że chociaż to może mój ten, dziwi mnie, że ludzie, nie wiem, potrzebują stanowiska, przy którym będą mieli 5 monitorów, na każdym po 5 wykresów i tak dalej. Ja tak naprawdę jak handluję, no to laptop, tablet i komórka i nic więcej mi nie potrzeba. Przy czym największy ekran ma 13 cali i tylko jeden wykres na nim przeglądam, nie? Więc, no, a handluję na urządzeniach mobilnych, dlatego że jak jestem ciągle w ruchu na uczelnię czy gdzieś tam, no to nic większego od laptopa ze sobą nie wezmę, tak? I ostatnie, mam nadzieję, pytanie. Czy włączył ci się po tej bańce zarobionej syndrom Boga? Czy nie miałeś tak, że po tej zarobionej bańce zacząłeś nagle tracić, bo ten syndrom Boga się włączył? Wiesz co, nie, tak naprawdę nie. Jedyne co z czym się, co tak naprawdę wiem, że powinienem był lepiej zrobić, to rozegrać wybory amerykańskie, bo na nich tam ciutkę zarobiłem, ale w stosunku do tego, co mogłem i w stosunku do tego, ile byłem na minusie przez moment, no to strasznie uwaliłem sprawę, bo wyszedłem na plusie chyba 20 tysięcy, w pewnym momencie byłem na minus 200, coś koło.
Dlatego, że wszedłem na shorty, na eurodolarze i oni jeszcze wyżej o 200 pipsów wskoczyli, wtedy było właśnie na minus. Ale widziałem, że ten ruch raczej się skończy, więc trzymałem to, bo już było tak blisko, że mówię albo margin call, albo to przetrzymam. Przetrzymałem to, jak było 20 tysięcy na plusie, to zamknąłem. Znowu, gdybym trzymał do teraz, gdyby mnie nie podkusiło i gdybym mądrze przytrzymał do teraz, co byłoby logiczne, no bo jak po takim wzroście poszła od razu odbitka, no to należało trzymać. A ja ze stresu, bo to było za dużo nerwów, tak? No bo 200 tysięcy utopione, nie wiem, w 3-4 godziny, nie? No to po prostu to zamknąłem, żeby pójść spokojnie spać. A prawda jest taka, że jakbym to trzymał do teraz, to nie wiem, ile by to było, ale pewnie mógłbym drugi raz milion wypłacać, nie? Ile czasu poświęcasz na fundamenty i na których sesjach handlujesz? Na fundamenty poświęcam tak naprawdę mało czasu. Głównie tak naprawdę patrzę na jakieś naprawdę ważne dane i patrzę, jak waluta reaguje na te dane, dlatego że zauważyłem, że można sobie w ten sposób, patrząc na fundamenty, na dane fundamentalne, określić siłę danej waluty w takim sensie, że przykładowo wychodzą słabe dane dla jakiejś waluty, a ona nie spada, tak? No to znaczy, że rynek jest dość mocny, skoro pomimo słabych danych znajdują się ludzie, którzy i tak chcą to kupować. I tak naprawdę, ale tak naprawdę na dane fundamentalne nie poświęcam za dużo czasu. Najbardziej to właśnie analiza techniczna i to też taka prosta, bo zauważyłem, że próbowałem mnóstwa rzeczy, FIBO, jakieś tam formacje, Ichimoku, Renko, coś tam jeszcze i zauważyłem, nic mi z tego nie podchodziło, tak? Nic mi z tego nie podchodziło i w pewnym momencie po prostu spróbowałem prostego price action bez wskaźników, bez mnóstwa innych rzeczy, bo no, ten wykres mam praktycznie czysty, tutaj jest pewnie średnia, nie, nawet średniej kroczącej chyba nie ma. Tak naprawdę właśnie czysty wykres, bo nic innego mi się nie przydaje. Czasem włączę jakąś średnią, tylko żeby zobaczyć, czy że tak powiem, cena wraca do tych średnich przy korektach, czy może niekoniecznie. Ale poza tym czysty wykres, bo zauważyłem, że im więcej rzeczy mam na wykresie, tym gorzej handluję. Dlatego tak naprawdę wszystkie rzeczy wywaliłem i wróciłem do takich najprostszych metod, bo to jest no, taka dość prosta metoda, tak? Tutaj nie mam jakichś miliarda założeń, że jak się przetnie ta średnia z tą, to wejdę, jak przetnie się z chmurą jakąś, to wyjdę, tylko tak naprawdę najprostsze rzeczy. I to mi daje tak do tej pory najlepszy efekt. Ja mam pytanie na temat ilości transakcji otwieranych dziennie, średnio, uwzględniając zyski bądź straty. Masz jakiś limit, nie wiem, powiedzmy, masz 5 transakcji otwartych dziennie, już dalej nie otwierasz lub powiedzmy 5 stratnych i stwierdzasz, że zamykasz i koniec dnia. No tutaj jest 70 lotów, tyle wiem. 70 lotów to jest, nie wiem, 12 pozycji. Tak naprawdę na dzień jakichś limitów żadnych sobie nie ustawiam, nie? Bardziej po prostu patrzę, co się dzieje z ceną, co ten i... Ale limitów żadnych nie ustawiam i jak widzę, że coś tam się dzieje, no to otwieram. Odpuszczasz sobie czasem, czy...? Czy mam dni, w których nie handluję? Znaczy mówisz sobie, a dzisiaj mi nie idzie, odpuszczam sobie, nie będę grał, bo coś źle się czuję, mam kiepski nastrój. No powiem tak, no jak choruję czy coś, no to tak, ale ogólnie raczej jak tak siedzę nad tym, to mnie na tyle interesuje, że lubię pogrzebać w tym, popatrzeć, coś tam porobić, więc tak naprawdę handluję praktycznie codziennie. Nie poświęcam temu wiadomo całego czasu, ale praktycznie codziennie handluję. Cześć, słuchaj, ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie, czy mógłbyś nam pokazać jakieś twoje zagranie? Dwa, tutaj było pytanie a propos take profit. Masz je w głowie, jak je ustalasz? A trzecie pytanie zadam, jak odpowiesz na pierwsze dwa. Dobra. Jeśli chodzi o take profity, no to... Nie, zacznij proszę od tego, jakbyś miał wchodzić w pozycję. No, mamy taki wykres i gdzie masz wejść?
Tak na o. No, nawet po tym jest ładnie widać. Tylko przejdę sobie na wyższy interwał trochę. Tutaj przy wejściu nie opierałem się tylko na strefie wsparcia oporu, ale patrzyłem też na trend. No i najprostsza sprawa dla mnie. Widzę tutaj, że mam trend wzrostowy od jakiegoś tam czasu na dniówkach. Schodzę na wykres 4-godzinny. Widzę, że cena... O, łatwo mi będzie wskazać poziom może. O, widzę, że cena w tym miejscu zareagowała na ten poziom i podbitka do góry, więc tak naprawdę drugi raz, jak to samo się dzieje, to jest już to dla mnie pomysłem na to, żeby w tym miejscu otworzyć te pozycje i zobaczyć, co tam się zadzieje, tak? Więc tak naprawdę trend plus wsparcie opu i nic więcej, żeby nie zaśmiecić tego właśnie jakimiś wskaźnikami czy czymś. Jeśli chodzi o take profit, no to tak samo, wsparcie opu. Ostatnim razem, jak szli, no to najwyżej doszli do... widać, że najwyżej doszli do... zobaczmy, najwyższy punkt tej świecy, high, no to jest prawie 1,36. Tutaj ja powiedziałem 1,36,3. Może to trochę za wysoko i faktycznie bym to zrewidował, aczkolwiek będę patrzył, jak się cena zachowa przy dojściu do poprzedniego szczytu, tak? Jeśli będę widział, że idą dalej, no to sobie przytrzymam, może nawet przesunę to dalej jeszcze. Jak będę widział, że wyhamowują, znowu się tworzy sytuacja, w której zawracają, no to zamknę wszystkie trzy, ale czy bym zamknął na powiedzmy 1,37 czy na 1,36, no to wiem, że jestem na zysku, tak? Więc jest to bardzo opłacalne tak czy tak, dlatego to już jest kwestia taka, że po prostu jest jakaś strefa oporu przed ceną, tak? I patrzę, jak się zachowa. Jak przejdą przez nią gładko, no to wtedy mogę to jeszcze podtrzymać. Jak widzę, że się zatrzymują, to lepiej zamknąć, zobaczyć, co się stanie i następną rzecz zrobić. Jaki stawiasz stop loss w tym przypadku tutaj? Też opór jakiś? Tutaj stop loss, przez to, że to jest piramida, no to powinien być tak naprawdę rzędu, już powinien być wyśrodkowany, nie? Czyli powinienem z dwóch pierwszych pozycji zarobić, z trzeciej ewentualnie stracić, żeby wyjść na całej piramidzie. Ale nie, wchodzisz pierwsza pozycja. Pierwsza pozycja tam, gdzie pokazałeś. I jaki jest stop loss? Do pierwszej pozycji stop loss był 1,328, dlatego że to jest ciutkie... Ile pipsów, bo ja nie widzę? Jeszcze raz? Ile to jest pipsów od pozycji, gdzie byś wszedł? Od poziomu wejścia to jest jakoś 100-120 pipsów, nie? A dlaczego ten poziom? Dlatego, że to jest poziom poprzedniego dołka, tak? To jest trochę poniżej poziomu poprzedniego dołka. Jak przebiją się poniżej poziomu poprzedniego dołka, no to mam zmianę trendu na wykresie. Więc to jest dobry punkt, żeby postawić stop lossa. Dobra, w 7 lotów, kiedy otwierasz kolejną pozycję, jeśli idzie w twoim kierunku? Po ilu w górkę na przykład? Tak naprawdę ściśle określonego poziomu nie mam, bo to zależy od pary walutowej. Bo wiadomo, na jednych parach jest większa zmienność, na innych jest mniejsza. Jedne częściej chodzą w konsolidacji, drugie rzadziej. Ale nigdy nie otwieram kolejnej pozycji praktycznie do piramidy, jak ta piramida jest na plusie. Nie otwieram wcześniej niż tam po 30-40 pipsach, dlatego że za wąsko dla mnie, tak? Miałbym za dużo pozycji, które... krótki impuls w dół mógłby wykosić do zera, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz... jeśli chodzi o stop loss jeszcze, to czy coś tu można powiedzieć? Chyba nie. Przestawiam go zwykle też pod poziom poprzedniego dołka, nie? No dobrze, na przykład otworzyłeś pierwszą pozycję, masz 120 stop loss, tak. 40 idzie do góry, otwierasz drugą pozycję, idziesz znowu 40 do góry, otwierasz trzecią pozycję. Tak. I teraz czy przestawiasz stop loss do góry? Tak, tak. Do jakich poziomów?
powinienem. Tak naprawdę od trzeciej pozycji powinienem, tutaj nie jest to zrobione w tej chwili, ale tak jak mówiłem, pilnuję tego cały czas na bieżąco. Tak naprawdę przy trzeciej pozycji w piramidzie to już powinno być przestawione na zero, tak? Żeby nie mogła wywołać straty. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie zawsze się tego trzymam, dlatego że zauważyłem, że jeśli wejdę w jakiejś tam strefie, tak? Wejdę trzema pozycjami w strefie po coraz lepszej cenie, bo jeszcze są nad moim wsparciem, a widzę, że schodzą i mam okazję do wejścia po coraz lepszej cenie, no to wiadomo, że tej zasady nijak się nie mam jak przytrzymać, tak? Ale w momencie, w takim momencie zawsze korzystam z jednej z dwóch. Albo piramidy są na zero poprzestawiane, albo sumarycznie wszystkie pozycje muszą być na plus. Dlatego, że w innym wypadku ryzykowałbym tym, że utopię połowę kapitału przykładowo na tym, co teraz mam pootwierane, to tak naprawdę prostą rzeczą jest zobaczyć, że ruch o 1% na każdej parze walutowej tej w nie moją stronę to już jest czyste konto, nie? No bo jak wymagany depozyt jest 275 tysięcy, no to na ruch o 1% w nie w moją stronę straciłbym 275 tysięcy, nie? Więc to musi być pilnowane albo tak, że piramida jest przestawiona na zero, albo tak, że wszystkie pozycje sumarycznie dają mi plus. Czyli analizujesz na dniówkach, a wchodzisz na? Na godzinówkach, czterogodzinówkach. I czasem tam 120 akurat w tym przypadku stop loss, tak? Tak, tak. Przy czym staram się z założenia, żeby one były mniejsze. Przykładowo tak jak wchodziłem na Nowozelandczyku, mam te dwie pozycje, no to ten stop loss jest za wysoko, on powinien być w tej chwili już tutaj, nie? I on powinien być początkowo tutaj. Więc tak naprawdę stop loss staram się, żeby był mniejszy niż... No tutaj przykładowo stop loss jest na 0,75, tak? Więc dla ostatniej pozycji to jest 70 pipsów. A najlepiej dla mnie jest, jak może być poniżej 50, aczkolwiek to już jest ciężko wejść tak równo, żeby ten stop loss był poniżej 50, aczkolwiek zdarzały mi się wejścia, że był i 30. Co się dzieje, że na przykład pierwsza pozycja tracisz, druga pozycja tracisz, trzecia pozycja tracisz? Odpuszczasz sobie dzień tradingowy, czy...? Wiesz co, przez to, że gram na świecach H1, H4, D1, to tak naprawdę nie mam za bardzo takiego dnia, żeby nagle mi się zamknęło 4-5 pozycji naraz, nie? Że wszystkie mnie wykoszą, bo musiałoby się nie wiem co stać. Ale nawet jak mi nie idzie, to raczej gram na spokojnie dalej, tylko że tak powiem, wychodzę sobie, żeby trochę ochłonąć, żeby oderwać się od tego i wracam do tego po 2 godzinach, 3 godzinach, tak? Nie próbuję od razu z marszu czegoś otworzyć, dlatego że wiem z doświadczenia z tego, jak kiedyś robiłem i tego, jak mnie czasem kusi do tego, że w momencie, gdybym od razu próbował coś otworzyć, to chciałbym się odegrać i otworzyłbym za dużo albo w złym miejscu, za dużo ryzykując, tak? A jak odejdę, ochłonę 2-3 godzinki, no to wtedy już to ma jakieś ręce i nogi. I ostatnie pytanie. Mówiłeś, że byłeś na pozycji minus 200 tysięcy, tak? Tak. To była twoja najniższa pozycja i co robiłeś? Nie chciałeś zamknąć po prostu? Powiem tak, bo to było w trakcie wyborów amerykańskich. Było na niej minus, to była tak naprawdę jedna pozycja, bo to było kilkadziesiąt lotów na euro-dolarze. I to tak naprawdę był tak szybki ruch, że zanim się zorientowałem, to było już te minus 200, nie? Niestety. Ale tak naprawdę, no tam tak naprawdę już widziałem, że dochodzą do jakiegoś poziomu, przez który nie mogą się przebić. Dlatego nie zamykałem tego i czekałem, co będzie. Albo margin call i tracę 200, tak? Albo trzymam i to mi odwróci i zamknę to przy zerze, tak? Zamknąłem to tam przy plus 20 tysiącach, co było drugim błędem, jaki popełniłem, no bo pierwszy to było znowu przetrzymanie takiej straty, a drugi błąd, no to było zamknięcie tego tak wcześnie, jak widziałem, że wracają, no bo to mogło dać zarobić dużo, dużo więcej.
Cześć. Mam pytanie natury psychologicznej, a mianowicie szklane sufity, w jaki sposób sobie z nimi radziłeś? Tak naprawdę ciężko mi coś o tym powiedzieć, bo jakoś, że miał szklany sufit, nie miałem takiego problemu bardzo. Fakt, że jak robiłem poprzedniego rana i tam kilka innych też, zdarzało mi się, że jak miałem zarobek, widziałem, że już mam, nie wiem, 100% w tydzień albo kilkaset procent w miesiąc, tak? To już mnie korciło, że otworzę sobie taką pozycję, zarobię jeszcze razy dwa i już mogę odpocząć, nie? I tak naprawdę to był mój największy problem, bo nie miałem problemu z tym, że nie wiem, że dochodzę do jakiejś kwoty i nie mogę się przez nią przebić, nie? To bardziej właśnie polegało na tym, że jak za dużo zarabiałem w krótkim czasie, no to już mnie kusiło do takich zachowań, które mogłyby bardzo szybko spowodować, żebym się wyczyścił. A jeśli chodzi o tego rana, gdzie robiłem tam 1 200 000, no to tak naprawdę starałem się w ogóle nie patrzeć na stan konta, nie? Fakt, że czasem się nie dało, ale ogólnie starałem się nie patrzeć na stan konta w żaden sposób, żeby nie wiedzieć, tylko widzieć, że zarobiłem tyle pipsów, nie? Żeby nie wiedzieć, że na 20 lotach tyle pipsów to jest ten. Wiadomo, że to nie do końca się dało zrobić, no bo musiałem liczyć, jakim kapitałem mogę wejść w pozycję, ale mimo wszystko starałem się tam unikać myślenia o tym, ile w tej chwili tam jest i ile z tego może być za chwilę, nie? Poza tym nigdy, jak robiłem rana do tej pory, nigdy nie zakładałem poziomu, do którego muszę dojść. Nigdy nie miałem tak, że muszę dojść do 1 000 000, czy muszę dojść do 200 000, tylko zawsze robiłem tydzień, dwa, trzy, miesiąc, patrzyłem, jak mi idzie. I tak naprawdę decydowałem się, czy wypłacać, czy ciągnąć to dalej. Tego rana, w którym zrobiłem 1 200 000, pewnie grałbym do teraz, gdyby nie to, że już mnie trochę kwota przestraszyła. No bo jak zrobiłem tam w kilkadziesiąt dni ponad 1 000 000 zł, to już tak kwota wydała mi się taka spora, bo nie grałem jeszcze takimi pieniędzmi. I do takich pieniędzy, aż do kwoty 7-cyfrowej doszedłem pierwszy raz, więc uznałem, że lepiej to wypłacić, bo bezpieczniej dla mnie. Ale tak jak mówiłem, nigdy z góry nie zakładam żadnej kwoty i to mi na pewno bardzo pomaga, bo wiem, że jak już zwróciłem w tym ranie uwagę na to, ile mam, że mam, nie wiem, 950 000 i brakuje tylko 50, to te 50 to były najtrudniejsze 50 do ugrania podczas całego rana, tak? Bo już widziałem, że jaką konkretną kwotę chcę i się zafiksowałem na niej i przez to ciężko było mi otwierać rozsądne transakcje, bo chciałem tak naprawdę jak najszybciej to dograć i jakoś się przebić, tak? A właśnie wiem, że jak się nie zakłada konkretnej kwoty, to jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, jak nie potrzebujesz zarobić, to zarobisz na pewno. A jak potrzebujesz, chcesz, zafiksujesz się na czymś, to wtedy nie ma szans, żeby to wyszło. Dlatego według mnie najprościej jest po prostu nie zakładać, do jakiej kwoty dojdę, ani jaką stopę zwrotu procentowo zrobię, tylko iść, handlować, póki robię wszystko dobrze, handlować i patrzeć, co z tego wyjdzie dopiero po jakimś czasie. A nie zakładać, że muszę, nie wiem, z tych 200 zrobić 500. Jeszcze raz tak, a propos to gratuluję rachunku. Dzięki. Mamy, masz wynik w tej chwili 80 000, tak? Mhm. Porozmawialiśmy sobie chwilę i załóżmy, że prezydent elekt w Ameryce wrzuca coś i twój rachunek zaczyna schodzić. No. Powiedz, jak się zachowasz do poziomu zero, ewentualnie z jakąś tam stratą, gdzie ten rachunek zaczyna schodzić, no załóżmy na wszystkich pozycjach. Tak, powolutku, systematycznie w tej chwili nam schodzi. Jak się zachowasz z tymi pozycjami? W momencie, jeśli dojdzie mi do poziomu, gdzie będę mniej niż powiedzmy 2000 na plusie, zamknę wszystko. Zamknę wszystko, dlatego że mam pozycję. Wiem w tym momencie, że jestem na tym rachunku przepakowany, tak? No bo depozyt zabezpieczający praktycznie przewyższa poziom rachunku. A w praktyce właśnie przewyższa i to sporo, no bo
tutaj oni liczą od equity, tak? Więc jestem, tam mam 104, ale patrząc na saldo rachunku, no to mam może 70% wymaganego zabezpieczenia, nie? Więc w momencie, jeśli to będzie 5 tysięcy na plusie albo mniej, to zamknę, to jest za duże ryzyko, nie? Bo mówię, tak jak powiedziałem, ucho 1% i nie ma mnie w ogóle, bo jeszcze miałbym debet tutaj. Trzymasz, aż złapiesz take profity? Czy do którego momentu grasz? No bo masz 80 tysięcy, masz take profity, które nie muszą wskoczyć. Tak. No i w którym momencie podejmiesz decyzję? Czy to jest koniec tygodnia o zamykaniu na przykład, tak? Masz sytuację taką, tam chyba pstryknęło 96 tysięcy, masz 80, tak? Tak. Tak naprawdę będę to trzymał do momentu, kiedy inaczej, widzę potencjał do zarobienia w tej chwili jeszcze na każdej z tych pozycji, tak? No jasne. W momencie, kiedy będę widział, że na którejś kończy się, no bo pojawia się jakaś reakcja ceny czy cokolwiek, no to zamknę tę konkretną parę, tak? Czyli pozycję z piramidy na konkretnej parze walutowej po prostu zamknę i wyjdę z nich. Czyli tak naprawdę cena ci pokaże. Tak, cena mi pokaże. Kiedy robi się niebezpiecznie. Chyba, że wszystko by zaczęło iść przeciwko mnie i ten rachunek by zszedł do tego zysku 2-3 tysiące, to ucieknę. I ucieknę, tak jak powiedziałem, też nie dlatego, że nie wierzę, że mogę na tym zarobić, ale dlatego, że wiem, że jak na ten rachunek te pozycje są za duże i jest ich za dużo, żeby to wszystko trzymać, tak? Może wejdę jeszcze raz, tylko mniejszymi trochę, ale na pewno nie będę tego trzymał dalej, bo wiem, że tutaj wystarcza bardzo mały ruch, żeby mnie na rynku nie było, tak? Tylko że w ten sposób sobie, przez to, że dokładałem do tych pozycji, kiedy zarabiałem, tak? No bo widać po rachunku, że nie byłbym w stanie kolejnych otworzyć, gdyby nie były te na plusie. No skoro zabezpieczenie przekracza depozyt, no to przez to, że dokładałem, jak to wszystko było na plusie, no to tworzyłem sobie szansę na to, że z tych pozycji wyjdę, nie wiem, na plus 300 tysięcy, tak? Czyli w tej chwili mam trzy opcje, albo wychodzę przy zerze, albo wychodzę plus 300 tysięcy, tak? Albo wychodzę gdzieś po środku, ale na plusie. Więc w tej chwili już, patrząc na to, co się dzieje na tym rachunku, to ja już wygrałem, tak? Bo wszedłem do kasyna i wiem na pewno, że nie wyjdę z tego kasyna biedniejszy, a mogę wyjść dużo bogatszy. I tak naprawdę co z tym zrobię, no to już będzie od rynku zależało, nie? Dobra, to ostatnie pytanie. Kto chce być tym szczęśliwcem? Okej, idę. Cześć. Ja chciałbym zapytać o to, czy miałeś w swoim całym tradingu takie coś, że miałeś straty, 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 nagle coś odkryłeś, coś cię zainspirowało i z tych strat nagle tak albo zyski, albo straty i zyski, ale generalnie na plus. No właśnie miałem, bo tak jak kiedyś tam mówiłem, przez pierwszy rok, dwa byłem na minusie, nie? W pierwszym roku, inaczej, przez pierwsze dwa lata utopiłem ze 300 tysięcy, nie? Gdzie nie zarobiłem, tylko właśnie to straciłem i tak naprawdę dopiero jak po pierwsze wróciłem do takich prostych metod analizowania wykresów, a po drugie popatrzyłem sobie trochę na money management u Rafała i jeszcze kilka innych rzeczy zrobiłem, to nagle zacząłem zarabiać, tak? Bo wcześniej pierwszy rok grania to było tak naprawdę to, że grałem, w międzyczasie dowiadywałem się czegoś, zmieniałem system grania, ale i tak byłem na minusie, tak? Bo mówię, sprawdzałem FIBO, sprawdzałem Ichimoku, jakieś tam formacje typu nie topesz, nie? I to wszystko sprawdzałem i to u mnie nie skutkowało. Poza tym Rafał, tak naprawdę u Rafała wcześniej też pewnie bym jeszcze zarabiał, gdybym nie robił kardynalnych błędów, bo miałem sytuację, kiedy miałem 80% transakcji zyskownych, a mimo to rachunek był zjechany do zera, nie? I to wynikało tak naprawdę z tego, że trzymałem straty i nie miałem tak naprawdę żadnego pomysłu na to, jak sobie z tym radzić, nie? Teraz tak naprawdę mam opracowane strategie, że albo piramidę na zero, albo wychodzę, kiedy wszystko sumarycznie pójdzie na zero, tak? Ale nie dopuszczam do sytuacji, żeby poza tam wyjątkami, tak? Nie dopuszczam do sytuacji, kiedy jestem, że tak powiem, na jakimś minusie dużym, nie?
A druga rzecz, u mnie to fajnie się sprawdza. Nawet jak mam kapitał jakiś przeznaczony na granie, to nie wpłacam go od razu w całości, tylko zostawiam trochę na zapas, nie? Tak jak na ten rachunek ja miałem wpłacić sobie tam, nie wiem, 400 tysięcy, nie? Do tej pory wpłaciłem tam 200 około, nie? Bo to jest dopiero początek grania, że tak powiem, na nim, nie? Pierwsza wpłata była robiona kiedy? W poniedziałek. Więc tak naprawdę też zostawiam sobie kapitał, żeby wpłacić to później, dopłacić do tego rachunku, tak? Właśnie to są te dopłaty, gdzie mam kapitał, który wiem, że jakby coś tam nie szło, no to nie zamknę tego od razu, tylko dopłacę, zobaczę, co się stanie i dopiero, nie? Czyli, bo to jest taki efekt, że jakbym miał teraz na tym rachunku 400 plus zysku 90, no to już by mi się chciało otwierać pozycję za 490, nie? A tak to w razie potrzeby mogę dopłacić, a zanim to dojdzie, to minie dzień, dwa. Więc jak rynek ma mnie wywalić, to już mnie zdąży wywalić i nie będzie tak, że dołożę kolejne pieniądze do strat, nie? Że wpłacę wszystko po to, żeby dołożyć do strat. I tak naprawdę właśnie też taką rzecz robię, żeby nie pozwalać sobie na za duże straty, czyli ten kapitał przeznaczony na nagranie u konkretnego brokera też dzielę jeszcze na kawałki, żeby nie było tak, że od razu utopię jakąś za dużą kwotę, tak? Tylko wkładam kawałek, gram, patrzę, co się dzieje i dopiero dopłata, jeśli już tam, nie? Dobra, no to teraz serdecznie byśmy podziękowali Przemkowi. Oklaski dla Przemka. Dzięki.